W Gdańsku rozpoczął się dziś 15. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Lekarze będą pracować nad założeniami Narodowego Programu Walki z Cukrzycą. Wyręczają oni w ten sposób Ministerstwo Zdrowia w tworzeniu kolejnej ustawy. Po Cancer Planie, którego postulaty powiela pakiet kolejkowy, przyszedł czas na program zwalczania cukrzycy i jej powikłań. Projekt ustawy przygotowało Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Zakłada on monitorowanie zachowań, poprawę diagnostyki, stworzenie centrów edukacji i wzmocnienie profilaktyki. W planie zapisano rejestry cukrzyków, dzieci matek z cukrzycą ciążową oraz cukrzyc o podłożu genetycznym. Diabetolodzy podkreślają, że idea Narodowego Programu polega właśnie na tym, że rząd przeznacza określoną ilość pieniędzy na realizację konkretnych zadań w obrębie danego problemu zdrowotnego. W dużym stopniu kupowany jest za nią sprzęt. Cukrzyca jest kolejnym dużym problemem zdrowotnym i my chcemy wesprzeć rząd, przygotowując taki program i proponując go parlamentowi, złożyć go do parlamentu, aby parlament mógł, miał nad tym dyskutować i skłonił rząd do przyjęcia takiego programu do realizacji. Szczegółowo w tym programie chodzi o to, aby zrealizować pewne działania, o których mówimy od lat, ale bez centralnego finansowania i wsparcia nie uda się ich zrobić. Lekarze chcą przedstawić dokument w Sejmie 14 listopada podczas Światowego Dnia Cukrzycy. Do tego czasu muszą uzbierać 100 tysięcy podpisów. W Polsce są już 3 miliony cukrzyków, a kolejne 5 milionów ma stan przedcukrzycowy.